Cześć Wam. Dzisiaj Wam pokażę moją przeróbkę miernika LRC kupionego na Allegro za 44 zł. Dokupiłem do niego obudowę i dzięki temu teraz można sobie troszeczkę zmodyfikować ten mierniczek i zrobiłem taką modyfikację. Dołożyłem tutaj zasilanie od zasilacza 9 V, czyli będę mógł sobie teraz podpinać jakiś zasilacz. Będzie zasilanie szło bez problemu. Jeżeli podpinam zasilacz, tutaj mam wyłączoną baterię. Jeżeli zasilacz mam odłączony, to wtedy działa urządzenie jako takie mobilne, powiedzmy. I na baterii jedynkę włączam i urządzenie działa. Dodatkowo jeszcze tutaj sobie zamocowałem z boku obudowy takie złącze 3-pinowe, gdzie mogę sobie podłączyć jakieś kabelki, sondy. Ono jest połączone z tym tutaj wejściem raz, dwa, trzy. Także tutaj ciężko by było coś wkładać i mierzyć, bo jest obudowa. Dlatego jest teraz wyjście takie tutaj na takie złącze. Generalnie pokażę Wam, bo mam takich złączy chyba jeszcze dwa albo jedno. Kiedyś gdzieś kupywałem. To jest coś takiego. I tutaj sobie możemy włożyć jakieś kabelki, przykręcić mocno śrubeczką i to nam trzyma elegancko. I teraz tak. Podłączyłem sobie pod to dwa krokodylki, czyli mogę mierzyć sobie jakieś tam rezystory, diody i tak dalej. Oczywiście mogę też sobie podłączyć jakąś sondę, żeby na przykład na jakiejś płytce elektronicznej, załóżmy, że teraz mam tutaj zamiast tych krokodylków sondę, no to wtedy mogę sobie mierzyć jakieś tam rezystory, tylko jest kwestia tego, że trzeba jakoś wcisnąć sobie wtedy ten przycisk tutaj. No i najlepiej jak mamy wlutowany jakiś element, tak? Bo wiadomo, że w płytce ta wartość będzie pewnie niepoprawna. I teraz Wam pokażę, tutaj mam kilka elementów, jak to działa. Włączmy sobie zasilanie bateryjne. Idealnie ten przycisk pasuje tutaj. Widzicie, włącza się mierniczek. I teraz weźmy sobie na przykład jakąś diodę zieloną. Chcemy sprawdzić, czy ona jest w ogóle dobra. Podłączamy sobie jednego krokodylka do jednej nóżki, drugiego krokodylka do drugiej nóżki. Dioda podłączona. Ważne, żeby nie zrobić zwarcia. No i teraz zobaczmy, co się będzie działo. Testuję ją. Wykryło. Dioda 1,97 V, 17 pikofaradów. To jest zielona dioda, 1,97. Teraz weźmy sobie na przykład czerwoną diodę. Teraz weźmiemy sobie czerwoną. Ok, widać, że mruga, czyli jest sprawna. I teraz czerwona ma wartości 1,84. 139 pikofaradów. A dla zupełnej różnicy weźmy sobie diodę taką. To jest dioda IR. Podczerwieni. Do pilotów i tam innych takich. No i zobaczmy, co się będzie działo. Tutaj nie widać, żeby ona migała, bo to by musiało być kręcone pewnie aparatem. I ta ma 1,15 V, C równa się 73 pikofarada, dioda. Super wszystko wykryło, diody. No ale co zrobić z takim fantem, jak teraz w tym pudełku mam masę rezystorów. I które jaką ma wartość? No to żeby zmierzyć taki rezystorek, bierzemy sobie, łapiemy krokodylkami dwie końcówki. I mierzymy sobie tego
Rezystorka. 46,35 kΩ rezystor. I to jest podłączone pod piny 1 i 3. Czyli mamy tutaj od góry 1, 2 i 3. 1, 2, 3. Zgadza się. Bez problemu rezystor został zmierzony. Możemy go do jakiegoś tam projektu użyć. Zobaczmy sobie jeszcze jakiś inny rezystor. Bo tutaj mam ich troszeczkę pomieszanych. Następny rezystor. I mamy 1186 ohmów. Jedynka, trójka. Mierniczek jest zarąbisty. Polecam każdemu. Szczególnie, że nie kosztuje zbyt dużo na AliExpressie przede wszystkim. Jak macie sobie czas poczekać, to wtedy polecam zamówić na AliExpressie. Będzie prawdopodobnie dwa razy taniej. A są jeszcze lepsze wersje od tego T4. Na przykład MG928. To już są w ogóle z enkoderem, także wypaśne są już te mierniki. No i co? Jeszcze na koniec wam pokażę, jak to wygląda. Możecie się pochwalić swoimi przeróbkami, bo wiem, że dużo ludzi też przerabiało nas po swojemu. Ale naprawdę, jak za tą cenę, to jest super urządzonko do takiego warsztatu elektronicznego dla amatorów, dla zaawansowanych też. Myślę, że się przyda. Zastępuje mierniki w jakimś tam stopniu. No i co? I to by było chyba na tyle. Nie chcę przedłużać tego filmiku, bo trwa już 7 minut i to w zupełności wystarczy. Jak widzieliście, jeszcze raz, przeróbka, zasilanie na zasilacz dorobione, że mogę ten, jak jestem w domu, to sobie podpinam zasilanie, bateria nie jest używana, oszczędzamy w ten sposób bateryjkę. Jeżeli gdzieś jesteśmy, nie wiem, mobilni albo po prostu potrzebujemy gdzieś przejść do jakiegoś innego pomieszczenia lub coś w tym stylu, wtedy sobie możemy włączyć zasilanie bateryjne i działamy sobie bez problemu takim mierniczkiem. No i plus jeszcze dorobiona tutaj taka złączka, że mogę sobie podłączyć trzy kabelki i do tego mogę sobie podłączyć jakieś, nie wiem, sondy, krokodylki, co tylko sobie tam zapragnę, a kupię sobie oczywiście takie są super końcówki, które wysuwają się takie malutkie jakby chwytaki i wtedy możemy złapać naprawdę już precyzyjnie bardzo malutkie jakieś tam nóżki od jakiegoś układu. Bo to jest, krokodylki są dobre, ale do takich, powiedzmy, przewodów, do rezystorów i tak dalej. A żeby złapać już jakieś elementy malutkie, bardzo malutkie, no to wtedy przydałyby się końcówki już te takie, które mają tą tutaj końcóweczkę taką bardzo malutką i możemy już naprawdę łapać się w jakieś tam układy scalone i tak dalej. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że się filmik spodobał. Pozdrawiam, trzymajcie się.